Piątkowy komentarz dnia. Bartłomiej Graczek i nasz gość. Witam serdecznie. Kłaniam się, a dziś z nami Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego. Kłaniam się. Dzień dobry, witam Państwa. Czyli miasta, które jest na pierwszej linii pomocy uchodźcom uciekającym przed wojną z Ukrainy. Proszę nam powiedzieć, jak w tej chwili jest zorganizowana ta pomoc? Myślę, że każdy dzień raz, że niesie nowe wyzwania, ale jakby też i pozwala nam lepiej ją organizować. Generalnie sprowadza się ona do tej samej kwestii, czyli niesienia pomocy uchodźcom, no i niesienia czy pomocy dla Ukrainy. To są działania tutaj zarówno w Tomaszowie Lubelskim, a więc organizowanie punktu recepcyjnego i całej bazy pomocy dla uchodźców, a ona z dnia na dzień staje się coraz szersza, bo musi być coraz szersza. Tylko w dniu wczorajszym dołączyliśmy kolejne 500 miejsc, które pozwalają uchodźcom uzyskać tą pierwszą pomoc, takie wytchnienie po tych wielu czasami dniach traumy i zmierzania do granicy. I to jest ta największa w tej chwili, powiem tak, najbardziej absorbująca forma naszej działalności. A druga to jest po prostu pomoc tam na Ukrainę, a więc transporty z żywnością, transporty z lekami, bo staramy się też koordynować te działania tutaj w Tomaszowie Lubelskim. Jesteśmy miastem przygranicznym. To zobowiązanie, które no, teraz będziemy musieli ponosić i z niego się wywiązywać. Czy ta wielka akcja pomocowa spoczywa tylko na barkach miasta, gminy, czy może macie jednak wsparcie ze strony całego województwa, a może i państwa? Znaczy, nie, może tak podzielmy, ponieważ ta pomoc organizowana przez polskie państwo, na pewno bardzo ogromna, ma nieco, znaczy zdecydowanie inną formę, tak? Czyli to jest kwestia działań centralnych, koordynowanych przez władze centralne, w naszym przypadku przez wojewodę. To jest organizowanie różnego rodzaju konwojów, bardzo ważna i na ogromną skalę. Natomiast my realizujemy tą działalność na mniejszą skalę, ale pozwolę sobie powiedzieć szybszą, skuteczniejszą i trafiającą dokładniej tam, gdzie ona jest potrzebna. Natomiast no cóż, muszę powiedzieć, że gdybyśmy tak naprawdę mieli ocenić, skąd ta pomoc trafia do nas, a od nas na Ukrainę, no to śmiało mogę powiedzieć, to jest już cała Europa, bo pomagaliśmy transportować i ułatwiać te wszystkie procedury również osobom, firmom, chociażby z Hiszpanii, no Niemcy czy inne kraje, ale Polska. Tutaj jest to naprawdę niewiarygodne, jaka jest ofiarność, jakie jest zaangażowanie. No i tak jak powiedziałem, przejście graniczne to jest zobowiązanie, żebyśmy mogli w tym pomagać i na miarę możliwości pomagamy. A czego brakuje? Co jest tą najpilniejszą potrzebą dziś? Wszystko. Wszystko. Czyli co jest najważniejsze? Z pańskiego punktu widzenia, bo wiem, że pan również angażuje się w tę pomoc osobiście. Tak, znaczy dzisiaj i w ciągu ostatnich dwóch dni koncentruję się na pomocy uchodźcom. Natomiast wcześniej rzeczywiście pomoc ta związana z przekazywaniem artykułów żywnościowych, ale gdybym miał tworzyć pewną hierarchię, tak, potrzeb i oczekiwań, na pewno na Ukrainie oczekiwane są lekarstwa, bo mówimy teraz o pomocy dla Ukrainy, na pewno są oczekiwane i potrzebne lekarstwa, na pewno potrzebna jest żywność. No oczywiście też i są oczekiwania dotyczące powiedzmy środków chemicznych i tak dalej, i tak dalej. Odzież również. Pamiętajmy o tym, że o ile, co mocno wierzę, kwestia tutaj pomocy, bo to, o czym mówimy, również dotyczy uchodźców, którzy są w tej chwili w Tomaszowie Lubelskim i w całym powiecie, ale pomoc dla Ukrainy nie ma charakteru chwilowego. Ten kraj już poniósł ogromne straty. Gospodarka kraju i cały ten system zaopatrzenia został zdestabilizowany. Ja miałem okazję osobiście to zobaczyć chociażby w Rawie Ruskiej i w Żółkwi. To są nasze miasta partnerskie, a jednocześnie miasta, które leżą najbliżej granicy. Tam w sklepach praktycznie już niczego nie można kupić. No i w związku z tym pomoc dla mieszkańców będzie koniecznością nie na dzień, dwa.
A jakie są Przygotujcie się, potrzeby, że to będzie duży czas. Jakie są potrzeby kierowanego przez pana miasta? Jakie są potrzeby Tomaszowa Lubelskiego, by ta pomoc była właśnie, jak pan mówił wcześniej, szybka i skuteczna? Jeżeli chodzi o potrzeby, które tutaj mamy, to jest rzeczywiście kwestia tej pierwszego zaopatrzenia, tak to nazwijmy, uchodźców, a więc artykuły żywnościowe. I one są najbardziej potrzebne i oczekiwane. I tutaj apel do wszystkich, bo w Tomaszowie Lubelskim mamy taki centralny magazyn, tak to nazwijmy, w powiecie, i ten magazyn zaopatruje zarówno nasz punkt właśnie recepcyjny w Tomaszowie, ale pamiętajmy, że takim pierwszym bezpośrednim punktem recepcyjnym jest punkt w Lubiszy Królewskiej, czyli zaraz po przejściu granicznym. Tam trafia główna fala uchodźców, może na mniejszą skalę, bo nie dysponuje taką liczbą tych miejsc wytchnieniowych, więc stamtąd zaopatrzenie trafia do tych najbardziej potrzebnych osób, ale to też jest i odzież. No muszę państwu powiedzieć, że obserwując, w jakim stanie docierają niektóre osoby, to są osoby, które mają dosłownie jedną symboliczną reklamówkę w rękach i takie sytuacje się zdarzają, więc wtedy, gdy już zaopatrzymy taką osobę i wskażemy miejsce, gdzie może się udać dalej, no trzeba ją wyposażyć w te podstawowe czasami artykuły. No i to, co najbardziej wzruszające, to małe dzieci. To jest coś, co nie tylko wzrusza i znaczy przeraża, ale co jest czymś nieprawdopodobnym, i gdy mundurowi, czy żołnierze WOT-u, czy inni wnoszą te dzieci już śpiące czasami w nocy, no serce się kraje to i prawda, no, to jest to straszne. Prawda, panie burmistrzu, a co te osoby mówią do was, do wolontariuszy, jak już zostaną zaopiekowane, jak te pierwsze potrzeby zostaną zaspokojone? Różne są sytuacje. Na pewno są wdzięczne. No, z takimi symbolicznymi wyrazami, symbolicznymi, dosłownymi wyrazami wdzięczności spotykamy się wielokrotnie. Na pewno widać ulgę, ale też i to, co jest bardzo częste, to ogromną jakby brak wiedzy, tak? I co dalej będzie? Oni pytają o to, jaki jest ich status. Czy prawdą jest, że będą musieli po krótkim czasie wyjechać? I gdzie? A czy też pytają, czy będą mogli wrócić na Ukrainę? To jest bardzo ważne. Więc no i też jest wiele osób bardzo w takim złym stanie psychicznym. No pamiętajmy, że to, co jest jakby taką strukturą najczęstszą, to są po prostu mamy z dziećmi bez mężów. Dlaczego? To jest oczywiste, prawda? Tak jest, zostają bronić swojej ojczyzny. Na koniec chciałbym dopytać, panie burmistrzu, bo Polska przyjęła już ponad 1 000 000 uchodźców. A co, jeśli będzie tych uchodźców 2 miliony? 3 miliony? Damy radę? Znaczy, a mamy inne wyjście? Możemy poprosić o pomoc inne państwa, na przykład. Tak, to już są kwestia rozwiązań systemowych. Rzeczywiście, ale dobrze, ale dzisiaj my musimy wziąć na siebie tą pierwszą falę i w związku z tym musimy przygotować się, aby móc przyjąć coraz większą ilość uchodźców. Tak jak powiedziałem, my przygotowywaliśmy w Tomaszowie Lubelskim w pierwszym momencie 200 miejsc, tak? W tej chwili mamy już prawie 1 000. I tak są właśnie takie momenty, że po prostu wszystkie miejsca są zajęte, organizujemy, tak jak powiedziałem, transporty do tych miejsc, do których chcą się udać, więc uważam, że powinniśmy być przygotowani. Natomiast mamy prawo pewnie liczyć na to, że inne kraje nam pomogą, przynajmniej tam już w takim czasowym zagospodarowaniu tych ludzi, bo oni u nas są tylko przez kilka godzin. Nie, no oczywiście. Ale są to bardzo ważne godziny. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję nie tylko za rozmowę, ale za państwa ofiarność i pomoc. Bardzo dziękuję, Wojciech Żukowski. A ja dziękuję wszystkim, dzięki którym możemy, wydaje mi się, że tak mogę powiedzieć dzisiaj, podołać no właśnie temu zadaniu. Raz jeszcze dziękuję, Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem.